W ostatniej części mojej serii, w części siódmej, widzieliśmy rozłam między Izraelem a Judą z powodu grzechów króla Salomona. Elohim podzielił królestwo Izraela. 10 północnych plemion oddzieliło się od Judy i Benjamina i teraz powstało podzielone królestwo. Jak zobaczysz z tej części, Zjednoczone Królestwo Izraela nigdy więcej nie było widziane. Dzieci Izraela nie były posłuszne przymierzu, które zawarli z Bogiem. A to, czego jesteśmy świadkami w tym momencie historii, jako punkt nieposłuszeństwa i buntu przeciwko Bogu, należy wziąć pod uwagę wiele różnych punktów. Przede wszystkim pragnę podkreślić konsekwencje naszego grzechu. Kiedy przyglądasz informacje z tych wszystkich serii, jedną rzeczą, która powinna być całkowicie jasna, jest to, że Bóg nas kocha. On nadal daje nam szansę za szansą. Chodzi o to, a musi być to jasne, że On nigdy nie występuje przeciwko nam bez ostrzeżenia. W całej tej historii Izraela jest wielu różnych proroków, przez których przemawiał Elohim. I przemawiali oni bardzo intensywnie przeciwko grzechowi. Pilnie przemawiali za Izraelem i Judą, aby powróciły do przymierza, które ojcowie zawarli z Bogiem, ale zignorowali ich, a później zapłacili za to cenę. Kiedy zrozumiesz tą historię, upewnij się, czy zbadałeś to w swoim własnym życiu. Czy Bóg próbował się z tobą połączyć? Czy odrzucasz część Jego słowa? Czy jesteś letni? Nie jestem prorokiem, ale znam pilną potrzebę dzisiejszego dnia i proszę, abyście porównali lekcję, którą wyciągnęliście z tej części serii, ze swoim własnym życiem, upewniając się, że nie powtarzacie błędów Izraela, szydząc z wielu ostrzeżeń, które dał wam Bóg. Zacznijmy. Więc zatrzymaliśmy się przy końcu panowania Achaba i Izabel. Widzieliśmy również, jak Eliasz został porwany do nieba z powodu swojej gorliwości dla Boga. Ten okres był w środku panowania królów, zarówno Izraela, jak i Judy. Pamiętajcie, że wszystkie te odcinki można pobrać bezpłatnie na mojej stronie internetowej. Północne 10 plemion nigdy nie zrozumiało, że mają służyć Bogu. Jehu został mianowany królem nad Izraelem. Usunął wszystkich, którzy pozostali lojalni wobec Achaba i Samarii. Jehu zebrał całego Izraela i rzekł do nich: Achab trochę służył Baalowi, Jehu będzie mu bardzo służył. A teraz wezwijcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie, bo mam wielką ofiarę dla Baala. Kogo zabraknie, nie będzie żył. Ale Jehu działał zwodniczo z zamiarem unicestwienia czcicieli Baala i powiedział, żeby ogłosić uroczyste zgromadzenie dla Baala, więc to ogłosili. Przyszli wszyscy czciciele Baala, tak że nie pozostał żaden człowiek, który by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Baala, a świątynia Baala była pełna. Jehu wszedł do świątyni Baala i rzekł czcicielom Baala: szukajcie i zobaczcie, czy nie ma tu z wami sług Jahwech, tylko czciciele Baala. Więc weszli, aby złożyć ofiary i całopalenia. Teraz Jehu wyznaczył sobie 80 ludzi i powiedział, że jeśli ucieknie któryś z tych ludzi, których przyprowadziłem w wasze ręce, to ktokolwiek pozwoli mu uciec, zapłatą będzie jego życie za życie uciekiniera. Gdy zakończył całopalenie, powiedział Jehu strażnikom i dowódcom: wejdźcie i zabijcie ich, aby nikt nie uciekł. I zabili ich ostrzem miecza. Wtedy strażnicy i oficerowie wyrzucili ich i weszli do wnętrza świątyni Baala. Zburzyli święty słup Baala i zburzyli świątynię Baala. Jehu wyniszczył Baala z Izraela. Bóg przemówił do niego i powiedział mu, że dobrze uczyniłeś, czyniąc to, co słuszne w moich oczach. I uczyniłeś z domem Achaba wszystko, co było w moim sercu. Twoi synowie zasiądą na tronie Izraela do czwartego pokolenia. Ale Jehu nie dbał o to, by całym sercem chodzić według prawa Jahwech, Boga Izraela, gdyż nie odstąpił od grzechów Jeroboama, który doprowadził Izraela do grzechu. Elohim pozwolił synom Jehu królować aż do czwartego pokolenia według jego słowa danego Jehu. Wszyscy synowie Jehu trwali w grzechu Jeroboama. Pamiętajcie, Jeroboam był pierwszym królem, kiedy Izrael oddzielił się od Judy. On nadał ton grzechu tym w 10 północnych plemionach. A kiedy idziemy w dół listy tych królów Izraela, wszyscy oni czynili zło w oczach Boga, co spowodowało, że Izrael bardzo zgrzeszył. W tych czasach są prorocy, którzy nieustannie błagali Izraela, aby odwrócił się od swoich grzechów. Stary Testament jest pełen historii, ale ma też księgi napisane przez wielu z tych proroków, do których Bóg przemawiał, aby iść do ludzi. W Izraelu prorokami byli Achjasz, Eliasz, Elizeusz,
Jonasz, Amos i Ozeasz. Wszystkim im dane było słowo od Boga, aby ostrzec Izrael przed ich grzechami. Izrael był ciągle ostrzegany, że prowokują Boga do gniewu. Jahwech nadal wysyłał ludzi, aby ostrzegali jego dzieci, ale ich serca były daleko od niego, więc nie zważali na ostrzeżenia. Nie wiem jak wy, ale brzmi to strasznie podobnie do dzisiaj. Elohim umieścił pilną potrzebę ostrzeżenia tak wielu swoim dzieciom. Wielu z nas wysyła to każdemu, kto to usłyszy, ale czasami wydaje się, że trafia to do głuchych uszu. Pewnego dnia te ostrzeżenia będą stare i będzie już za późno. Izrael był zbuntowany wobec wszystkich królów, których mieli. Wszyscy czynili zło w oczach Boga. Elohim ostatecznie usunął swoją ochronę przed Izraelem i zostali przejęci przez Asyrię. Salmanasar, król Asyrii, obszedł cały kraj, udał się do Samarii i oblegał ją przez 3 lata. Król Asyrii, który wziął w niewolę Izraelitów i usunął ich z ich ziem. Możesz przeczytać o tym konkretnie w drugiej księdze królewskiej w rozdziale 17. Bóg odrzucił wszystkich potomków Izraela, uderzył ich i wydał w ręce łupieżców. Odrzucił Izraela od swojego oblicza, jak powiedział, przez wszystkie swoje sługi. Synowie Izraela chodzili we wszystkich grzechach Jeroboama, które on popełnił. Nigdy od nich nie odchodzili. Izrael został wyprowadzony więc z własnej ziemi do Asyrii i nie wrócił już do kraju. Ziemie północnych 10 plemion zostały zdobyte i podbite. Król Asyrii sprowadził ludzi z innych narodów, takich jak Babilon, aby zamieszkali w miastach Samarii, na miejscu dzieci Izraela. Te narody bały się Boga, ale mu nie służyły i splugawiły tą ziemię. Izrael nigdy więcej nie odzyskał swojej ziemi. 10 północnych plemion zostało rozproszonych i zagubionych. Tutaj otrzymujemy 10 zaginionych plemion Izraela. Wszystkie plemiona Izraela, oprócz Judy i Benjamina, zaginęły. Zostali schwytani, a następnie rozproszeni. Jedyną rzeczą, którą wiemy na pewno o nich, bez wątpienia jest to, że Bóg jeszcze z nimi nie skończył. Zgodnie z 7 rozdziałem Księgi Objawienia będzie 12 tysięcy z każdego z tych 10 plemion, które zostaną zapieczętowane. Wszystkie z wyjątkiem plemienia Dana, które krótko omówiłem w części 3. Ale to jest historia 10 zaginionych plemion Izraela. A więc teraz wracamy do Judy. Jeśli wrócisz do tabeli, Judea była mieszana. Byli dobrzy królowie i byli źli królowie. Trwali dłużej niż północne 10 plemion, ponieważ niektórzy królowie Judy służyli Bogu. Jednym z tych królów był Ezechiasz. W swoim 1. roku panowania ponownie otworzył drzwi świątyni, przemówił do lewitów i rzekł: teraz uświęćcie się, uświęćcie dom Boga waszych ojców i wynieście śmieci z miejsca świętego. Bo ojcowie nasi zgrzeszyli i czynili zło w oczach Pana naszego Boga, opuścili Go. Odwrócili swe twarze od miejsca zamieszkania Pańskiego i odwrócili się od Niego. Dlatego gniew Pański spadł na Judę i Jeruzalem i wydał je na utrapienie, na spustoszenie i na szyderstwo. Jak widzicie na własne oczy, bo rzeczywiście z tego powodu nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony są w niewoli. Teraz jest to w moim sercu, aby zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił się od nas Jego zapalczywy gniew. Później, gdy panował Ezechiasz, po tym jak Izrael został wypędzony i pokonany, inny król Asyrii, Sennacherib, przybył i wkroczył do Judy. Założył obóz przeciwko 4-5 miastom, myśląc o pozyskaniu ich dla siebie. Ezechiasz zobaczył, że przybył Sennacheryb i że jego celem było wypowiedzenie wojny Jerozolimie. Podjął pewne środki ostrożności i powiedział swoim dowódcom wojskowym, by byli silni i odważni. Nie bójcie się, ani się nie lękajcie przed królem Asyrii, ani przed całym tłumem, który z nim jest, bo z nami jest więcej niż z nim. Z nim jest wojsko cielesne, a z nami jest Jahwech, nasz Bóg, aby nam pomagał i walczył w naszych bitwach. A lud został wzmocniony słowami Ezechiasza. Sennacheryb wysłał swoje sługi do Jerozolimy ze słowem dla Ezechiasza i całej Judy, mówiąc tak: komu ufasz, że pozostajesz w oblężeniu w Jerozolimie? Czy nie namawia was Ezechiasz, abyście oddali się na śmierć z głodu i pragnienia, mówiąc, że Bóg wybawi was z ręki króla asyryjskiego? Czyż ten sam Ezechiasz nie usunął swoich wyżyn i swoich ołtarzy i nakazał Judzie i Jerozolimie, mówiąc: macie oddawać cześć przed jednym ołtarzem i palić na nim kadzidło? Czy nie wiecie, co ja i mój ojciec uczyniliśmy wszystkim narodom innych krajów? Czy bogowie narodów tych ziem w jakikolwiek sposób byli w stanie wyrwać swoje ziemie z mojej ręki?
Kto był pośród wszystkich bogów tych narodów, które moi ojcowie doszczętnie zniszczyli, który mógł wyzwolić swój lud z mojej ręki? Wasz Bóg może wybawić was z mojej ręki? Dlatego teraz niech was nie zwodzi Ezechiasz, ani nie przekonuje was w ten sposób i nie wierzcie mu. Gdyż żaden Bóg, żadnego narodu czy królestwa nie był w stanie wybawić swojego ludu z mojej ręki, ani z ręki moich ojców. O ileż mniej twój Bóg wybawi cię z mojej ręki. Co więcej, jego słudzy występowali przeciwko Jahłech i przeciwko jego słudze Ezechiaszowi. Napisał też listy, aby znieważać Boga, wypowiadając się przeciwko niemu, mówiąc, że tak jak bogowie innych narodów nie wybawili swojego ludu z jego ręki, tak Bóg Ezechiasza nie wybawi swojego ludu z jego ręki. Ezechiasz posłał po proroka Izajasza, aby wysłuchać słowa, które miał od Boga. Izajasz powiedział do ludu: tak mówi Pan, nie bójcie się słów, które słyszeliście, którymi mi bluźnili słudzy króla asyryjskiego. Z pewnością ześlę na niego ducha, a usłyszy pogłoskę i wróci do swojej ziemi i sprawię, że polegnie od miecza we własnej ziemi. Izajasz posłał królowi Ezechiaszowi słowo, mówiąc: tak mówi Pan, że prosiliście mnie przeciw Senherybowi, królowi asyryjskiemu. Słyszałem to. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim, że nie wejdzie do tego miasta. Nie strzeli tam strzałą, nie przyjdzie przed nim starczą, ani nie wybuduje przeciwko niemu kopca oblężniczego. Drogą, którą przyszedł, tą samą wróci, a do miasta nie wejdzie, mówi Pan, bo będę bronił tego miasta, aby ocalić się ze względu na siebie i ze względu na mego sługę, ze względu na Dawida. W końcu Pan posłał więc anioła, który odciął w obozie króla asyryjskiego wszystkich dzielnych wojowników, przywódców i dowódców. Sanheryb, król Asyrii, wrócił ze wstydem do swojej ziemi, a gdy wszedł do domu swego boga, jego bracia zabili go tam mieczem. Wyszedł przeciwko Judzie, nie będąc do tego upoważnionym przez Boga. Kolejna lekcja o potędze Jahłech. Ale Ezechiasz był dobrym królem i tak skończył. A Juda miała jeszcze kilku królów. Król Jozjasz był ostatnim dobrym. Po nim królowie judcy nadal czynili zło w oczach Boga i podobnie jak w Izraelu byli prorocy, którzy ostrzegali przed niegodziwością Judy i przed tym, co Bóg uczyni. Prorokami Judy byli Joel, Izajasz, Micheasz, Nachum, Habakuk, Sofoniasz, Daniel, Ezechiel i Jeremiasz. Wszyscy mieli przesłania i ostrzeżenia, a jeśli weźmiesz tych proroków razem z prorokami Izraela, masz wiele innych ksiąg, które składają się na Stary Testament. Istnieje wiele różnych proroctw. Wiele z nich dotyczyło w szczególności nadchodzącego Mesjasza. Wyjaśnię je i omówię w przyszłej części serii, ale w odniesieniu do tego tematu Bóg wysyłał ostrzeżenia do Judy przez swoich posłańców, ponieważ miał współczucie dla swego ludu i swojego miejsca zamieszkania. Ale szydzili z posłańców Bożych, gardzili jego słowami i szydzili z jego proroków. Sprowadził przeciwko nim Nebukadnezara, króla babilońskiego, który zabił mieczem młodzieńców judzkich w domu przybytku. Nie współczuł młodym mężczyznom, dziewicom, starszym ani słabym. Bóg oddał ich wszystkich w jego rękę i wszystkie przedmioty z domu Bożego, wielkie i małe, skarby świątyni i skarby króla oraz jego przywódców. Wszystko to zabrał do Babilonu, a następnie spalili świątynię. Zburzyli mury Jerozolimy, spalili jego pałace i zniszczyli całe jego cenne mienie. A ci, którzy uniknęli miecza, zostali zabrani do Babilonu, gdzie stali się sługami. To był pierwszy raz, kiedy świątynia została zniszczona. Należy to zauważyć, królestwo starożytnego Izraela zostało zniszczone. Teraz może to brzmieć jak koniec, ale na pewno tak nie było. Było proroctwo od Jeremiasza, które przepowiadało, że tak się stanie, a także jak długo pozostaną w niewoli. Bóg zachował Judę, tak jak powiedział, że to zrobi. Zrobił to wszystko, aby ustanowić swoje nowe przymierze i dotrzymać obietnicy, którą złożył Abrahamowi. Ale to wszystko jest historią starożytnego Izraela. Punkty, które musisz zrozumieć to: 1. Północne 10 plemion Izraela nadal było nieposłuszne Bogu. 2. Z powodu nieposłuszeństwa zostali przejęci przez Asyrię. 3. Nazywani są 10 zaginionymi plemionami Izraela. 4. Juda miał dobrych królów, którzy utrzymywali ich w łasce u Boga. 5. W końcu nadal buntowali się przeciwko Jahłech. 6. Zostali uprowadzeni przez Nebukadnezara, króla babilońskiego. 7. Zarówno Izrael, jak i Juda otrzymali wiele ostrzeżeń od proroków i posłańców wysyłanych przez Boga. Nie usłyszysz więcej o północnych 10 plemionach. Reszta tej historii będzie dotyczyła Judy.
W następnej części serii zobaczymy, co stało się z Judą w niewoli i poza nią. Mam nadzieję, że to Cię pobłogosławiło i otworzyło Twoje oczy i serce dla Boga. Bardzo nas wszystkich kocha. Udzielił nam wiele łask, ale ten czas łaski się kończy. Nie bądź jak Izrael i Juda, którzy usłyszeli słowo od wielu różnych proroków i posłańców, mówiących o naglącej potrzebie dnia dzisiejszego, a nie zważali na ostrzeżenia. Wiem, że może to być mylące, ponieważ wygląda na to, że każdy chce twierdzić, że jest prorokiem. Wcale nie twierdzę, że jestem prorokiem, ale wiem, że Bóg umieścił we mnie przesłanie, aby powiedzieć wszystkim, aby wszystkie myśli zebrać w niewolę posłuszeństwa Mesjaszowi. Odrzućcie wszelkich bożków i wszelkie podporządkowanie się temu światu. Podążaj za Bogiem całym sercem. Dał nam Pocieszyciela, Ruach HaKodesh, Ducha Świętego, jako dar dla wszystkich, którzy Go otrzymują, abyśmy mogli chodzić z Nim osobiście. Nie potrzebujemy nikogo, kto by interweniował, abyśmy mogli z Nim być blisko. On jest naszym Immanuelem, co oznacza Bogiem w nas. Szukajcie Go gorliwie i pilnie. Nie ma lepszego czasu niż dzisiaj. Jego miłość i łaska są dla wszystkich, którzy Go przyjmują. Posłuszcie się przykładem Izraela i Judy, aby nie bawić się z Bogiem. Obiecał im straszne klątwy, przekleństwa, pod którymi wciąż tkwią. I chociaż te przekleństwa są straszne, kiedy żyją na naszej ziemi, kara za nieprzyjęcie Jahszua jest znacznie surowsza. Przyjmij go dzisiaj i odwróć się od niegodziwości tego świata. Mam nadzieję, że dotarło to do tych, do których to było. Ponownie, jeśli podobał Ci się ten film, udostępnij go innym. Dziękuję za wsparcie modlitewne. Kocham Was wszystkich.